Twoja telewizja. Mazowsze TV. Koło PZW nr 9 w Błoniu, choć zlokalizowane w niewielkim 20-tysięcznym mieście, ma to coś, co przyciąga ludzi do wędkarstwa. Jak to możliwe, że bez wielkich pieniędzy w niedużej społeczności da się dokonać wędkarskich cudów na miarę metropolii? Stoją za tym ludzie z pasją do wędkarstwa. Pomimo niezbyt dużej ilości zbiorników wodnych, od pokoleń błońscy wędkarze i działacze koła PZW nr 9 w Błoniu zarażają kolejne rzesze moczykijów w tym pięknym hobby. Największym sukcesem 70-leciu koła są ludzie, którzy stworzyli to koło i tworzą go do dziś. Pod względem sportowym mamy mistrzów świata, wielokrotnych mistrzów Polski i mistrzów okręgu mazowieckiego w wędkarstwie spławikowym, jak i rzutowym. Planowaliśmy dobrą zabawę z młodzieżą i z tej zabawy wyszli mistrzowie świata. Polski Związek Wędkarski, koło nr 9 w Błoniu, jest bardzo dużą organizacją. Zrzesza kilkuset członków, zarówno z gminy Błonie, jak i spoza gminy Błonie, ale także zrzesza młodzież. I właśnie ta młodzież, także dorośli, odnoszą liczne sukcesy zarówno w Polsce, jak i w Europie, a także i w zawodach światowych. Dzisiaj mamy uroczystość obchodu 70-lecia koła nr 9 w Błoniu. Jest to gala przeprowadzona w Centrum Kultury na sali kinowej. Będziemy oglądać film, który będzie odzwierciedlał historię naszego koła, łącznie z dzisiejszymi osiągnięciami. Ponadto będziemy wręczać dziś odznaczenia dla zasłużonych członków koła nr 9 w Błoniu i dla naszych władz miasta i gminy Błonie. Prawdziwą kuźnią talentów jest popularna dziewiątka. To szkółka wędkarska działająca od 2010 roku. Dzięki pasji i zaangażowaniu osób związanych z błońskim wędkarstwem, koło PZW nr 9 nie musi się martwić o to, że zabraknie im kadetów, juniorów czy kobiet we wszystkich niemal dyscyplinach wędkarskich. Z okazji 70-lecia działalności koła chciałbym złożyć podziękowanie wszystkim działaczom, wszystkim tym, którzy 70 lat temu organizowali koło. No pewnie wiele oczywiście osób tu już nie ma, ale wszystkim tym pokoleniom, które pracowały w Polskim Związku Wędkarskim w Błoniu, bardzo dziękujemy. Dziękuję także obecnemu zarządowi całemu na ręce pana prezesa Cezarego Wieczorka, który od lat jest prezesem tego koła i od lat zarządza tym kołem wspólnie z działaczami. Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować za te 70-lecie nasze, za 70 lat ciężkiej pracy poprzedników moich i obecnych kolegów i wszystkich, którzy nam pomogli wyrosnąć na bardzo prężne i duże koło. Na 70-lecie można nam życzyć kolejnych sukcesów sportowych oraz samych życzliwych ludzi wokół naszego koła i braci wędkarskich. Historia koła PZW nr 9 w Błoniu to wiele kart już zapisanych, związanych z konkretnymi osobami. Postanowiliśmy nie wyróżniać wybitnych wędkarzy i działaczy, którzy mieli wpływ na rozwój koła, z obawy, aby żadnej z tych zacnych postaci nie pominąć. Uważamy, że każdy, kto pomógł w rozwoju koła, może czuć się współautorem dzisiejszego sukcesu. Koło PZW nr 9 zdobyło wiele nagród i ważnych odznaczeń, państwowych oraz związkowych. Co przyniesie następne 70 lat? To zależy tylko od nas. Do zobaczenia nad wodą! Twoja telewizja. Mazowsze TV.